Wow. Naprawdę doceniam moich fanów, ale poczekajcie, aż dostanę tą platynową płytę, czy co tam. Serio, byłbym bardzo wdzięczny. Terminy podpisywania autografów proszę uzgodnić z moim menadżerem. Ej, ci fani. Wow. Walu z grubej rury. Chyba mogą się znowu impulsy on przydać. Au. Serio? Tak się zamierzasz bawić? Ja się mogę tak bawić. Wypróbujmy zamrażanie. O, patrz, stać nas teraz na dwa zamrażania. Czy to coś zrobiło? Chyba nie. Sam się zastrzel, proszę cię. Ała. Przestarcze, to nie fair, nie oszukują. A, gra się minimalizuje. To nie dobrze. Nie ma grania, powinna się minimalizować. Siema! Na razie. A z tym panem mamy co innego do dyskusji. Au. Chyba nie powinienem robić tego z bliska. Wow, on jeszcze żyje? Kolejny przyszedł. Może. Taka też jest opcja. A może tamtym nie trafiłem? Nie wiem, za dużo wybuchów, za dużo wszystkiego, żeby to wszystko ogarnąć. Tak lepiej. Obecność do martwych seekerów zawsze mnie uspokaja. Tak. Duża liczba martwych seekerów zmniejsza prawdopodobieństwo, iż w pobliżu znajdują się żywi seekerzy. Tak. Się czeka? Tamten pan? Proszę bardzo. A ty? Proszę? Serwuję. Może na wynos? Już, podaję. Ty żyjesz? Chyba nie. To dobrze. Przynajmniej dla mnie dobrze. Dla ciebie pewnie nie. Ale kogo obchodzi twoje zdanie? Tu coś mamy? Jakąś jaskinię? Uła! Tacy brzydcy, duzi panowie. Czy... Miałem już nie siać nienawiści rasowej. Powiedzmy, że to jest moja opinia, a nie nienawiść rasowa. Co wy na to powiecie? Że seekerzy są brzydcy. W dodatku często są martwi. Ale to już inna rzecz. Ich boty są brzydkie. Ta. Nie powiedzieć, że również są martwe, ale to roboty, więc... Więc nie. No są najwyżej zniszczone. O tak. No aha. Co jeszcze macie? Więcej tego.
Chyba nie ma się co bawić z nim. Ej. Niemiły jesteś. Ja sobie tak celuję grzecznie do rzeczy, strzelam. Ty przychodzisz mi tu, zawalasz piąchę w twarz. Tak się nie robi. Ty już zapamiętaj, żeby tak nie robić. Aha. Pokonani przez swoją własną broń. Okej, widzicie to, co ja? Na pewno widzicie to, co ja. Strzelaj. Prawie mi się strzela. Zapomniałem. Teraz mamy moc. Moc czołgu jest z nami. Aha! Au, pudło. Pudła mogą boleć. Proszę nie strzelać do mojego nowego czołgu. W sumie jakby co, za nami stoi kolejny, ale... Ale wolę być perfekcjonistą. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Kiedy gra próbuje znowu szpetnie spawnować mi seekerów za plecami. Ja się tak nie bawię. Nie, w sumie bawię się, ale... Wolałbym, gdyby tego nie robiła. Okej, tam jest czerwony wskaźnik, celuję. Chociaż nic tam jeszcze nie widać. Się nazywa ogień zaporowy. Ej. To nie taksówka, proszę pana, to jest czołg. Się zabija seekerów, a nie podwozi. Znajdź drogę przez dolinę wulkaniczną. Co tu ciągle strzela? Czołg ma jakieś wady fabryczne? Może jakiś niewidzialny ninja seeker? Obie opcje nie są... Nie brzmią najlepiej. Wow, spaliłem drzewo. Patrzcie na to, jaki next gen. Czy to też mogę spalić? Wow. Next gen. Wiecie co? Ten czołg zaczyna trochę dymić. Mi się nie podoba. A, patrz. Patrzcie, tutaj był jakiś seeker. Może on nas cały czas strzelał. Już nie będzie. Nauczył się, żeby nie strzelać do czołgu, który jest koło ciebie i którego dowodzi wredny człowiek. Może nie wredny, ale zabójczy. O, tak. Nie, wiecie, ten czołg chyba tak sobie strzela, ponieważ może. Jakieś seekery? Nie, tylko boty. Seekery tutaj. O, patrzcie, kolejny czołg. Szczęście, my jesteśmy lepszymi czołgistami niż tamten seeker, który kierował tamtym czołgiem. Gdzie mi tu ze strzelbą? Won. Ale śmiesznie skaczą w odległości. Trochę przypomina to z Ryglingi ze StarCrafta. Oła! Czołgista jeszcze żyje. Już chyba to poprawiliśmy. Au. A jednak nie. No teraz były niebieskie wybuchy, to może już. Kto to krzyczał? Nie wiem. Może Ethan? Się nazywa Ethan, prawda? Tam się myli ciągle z jego brata. No, oberwaliśmy. Chodź tu. Nie mogę cię trafić. Wow, granaty rzuca w czołga. Sprytny seeker. Mam chyba nagrodę dla ciebie, za twoją sprytność. Nazywa się śmierć. Okej. Uważajmy. Szczęście, tamten czołgista nie ma najlepszego cela. To dobrze. A więcej czołgów, patrzcie.
szczęście mam nieskończoną amunicję. Niestety oni też mają nieskończoną amunicję. Spokojnie, spokojnie. Naprawdę irytujące jest to ciągłe stukanie. Czyli, że nie można nic z nim zrobić. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Tylko to... O, boty! No i to chyba koniec przyjażdżki czołgiem. Nie, czekajcie, czekajcie. Mam jeszcze paru pasażerów. Pum! O tak. O, kolejny czołg. Niedobrze. Wol, wol, wol. Już, już, już. Poszli, poszli. Ci sykerzy nie mają taktu. Nie wiedzą, kiedy zginąć. No dobra, dalej chyba nim nie zajedziemy. Wygląda na to, że nie. Przewiduję, że w środku będzie dużo więcej maszyn do zniszczenia. I przy okazji sykerów do zabicia. Okej, ale to już w następnych odcinkach. I co, dziękuję jak zwykle za uwagę i na razie.